Dziś opowiem wam historię o pewnej kobiecie, która mimo wieku miała waleczne serce. Była gotowa oddać życie za Polskę. My ją wspominamy, bo walczyła o Kołobrzeg. Kiedy chodziła do szkoły, uczyła się bardzo dobrze, jednak jej plany się zmieniły przez rozpoczętą wojnę. Została wysiedlona wraz z rodziną, gdzie żyła w warunkach, których nie było miło. Musiała pracować z ojcem od rana do wieczora. Wykonywała pracę, której nie każdy by podołał. I tak w kółko przez następne kilka lat. W tym czasie umocnił się jej pogląd na świat. 1943, bardzo ważny rok dla niej, bo właśnie wtedy dostała do wojska powołanie. Rozpoczął się dla niej nowy okres życia. Wiedziała, że w końcu pomoże tą wojnę wygrać. Duma, ojczyzna, wola, walki, poświęcenie. To właśnie dzięki niej chodzimy po naszej ziemi. Walczyła o Polskę, jednak nie za to ją pamiętamy. Zginęła za Kołobrzeg i dlatego ją kochamy. Duma, ojczyzna, wola, walki, poświęcenie. To właśnie dzięki niej chodzimy po naszej ziemi. Walczyła o Polskę, jednak nie za to ją pamiętamy. Zginęła za Kołobrzeg i dlatego ją kochamy. Ukończyła szkolenie z doskonałymi wynikami. Wiedziała, czego chce, chce walczyć wraz z Polakami. Dostała swój stopień i pluton pod rozkazy. Jako dowódca musiała jakoś sobie radzić. Przyczółek Magnuszewski, pierwsze starcie. Nie miała na co czekać, więc walczyła na poważnie. Potem Warszawa i Bydgoszcz, kolejne walki. Dzięki temu wiedziała, że na pewno sobie poradzi. Następny etap w końcu, ruszyli na Kołobrzeg. W trakcie prowadzonych walk nie czuła się zbyt dobrze. To jej nie zatrzymało, nie chciała uciekać. Przez to zginęła od strzału z rąk snajpera. Oddaje hołd orderem Virtuti Militari. Za siłę i bohaterską postawę ją uhonorowali. Ku jej pamięci nazwano naszą szkołę. Bądźmy jej za wszystko wdzięczni, tyle powiem. Duma, ojczyzna, wola, walki, poświęcenie. To właśnie dzięki niej chodzimy po naszej ziemi. Walczyła o Polskę, jednak nie za to ją pamiętamy. Zginęła za Kołobrzeg i dlatego ją kochamy. Duma, ojczyzna, wola, walki, poświęcenie. To właśnie dzięki niej chodzimy po naszej ziemi. Walczyła o Polskę, jednak nie za to ją pamiętamy. Zginęła za Kołobrzeg i dlatego ją kochamy.